Siemanko, z tej strony Test i witam Was w kolejnym odcinku z rozłożenia żarcia. No i moi drodzy, mamy już pierwsze zamówienie. W zasadzie je odebrałem i teraz już je dowożę. No i słuchajcie, dwie sprawy. Jedna z nich to w końcu jest tak ciepło, prawdziwie wiosennie, bo jest ponad 15 stopni. Także jeżdżę sobie w samej bluzie i koszulce. Natomiast druga sprawa jest taka, że w końcu się udało, słuchajcie. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie donaty, ponieważ w końcu mam nowy napęd, nowe hamulce, nowe łożyska, wszystko nowe, co się da w bitwinie. Zostały tylko koła i rama ze starych rzeczy. Także no coś pięknego. I w ramach tego chciałbym bardzo serdecznie podziękować serwisowi Pan Rower za współpracę w tym temacie. No i jakby ktoś miał rower a la bitwin i chciał wysłać w dobre ręce, to zapraszam do nich. Na hasło Looters macie 10% zniżki na wszystko. Tak Wam załatwiłem, także jak coś to wpadajcie. Serwis znajduje się w Tyczynie, naprzeciwko Biedronki. No bez problemu traficie, rzuca się w oczy. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. No, ale dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za wszystkie donaty na Tipli. No i jakby ktoś chciał jeszcze wpłacić, to zapraszam. Teraz zbieramy na GoPro 11 i nowy monitor do streamów. Oba cele ważne, a wybrać sobie możecie, który chcecie. Wejście tylko w maseczce, przewalone. Nie mam maseczki. Witam. Proszę bardzo. Do widzenia. No i bez nowych zamówień, także chyba wracam na maczka, bo na Millennium nie ma co, dzisiaj jest niedziela, także może być niehandlowa. I tam jest większość knajp chyba zamkniętych dzisiaj, także wolę wrócić na maczkę na Powstańców. Tym bardziej, że nie ma ruchu. Kurde, ale powiem Wam, że jest serio mega przyjemnie. W końcu bitwin ma napęd sprawny. Jeździ się nim tak samo jak wtedy chyba w 2012-13, kiedy go kupowałem. Coś pięknego. No i jeszcze ta pogoda. 15 stopni. Mam normalnie czapeczkę z daszkiem letnią, bo ta zimowa już no była za gorąca po prostu. Także naprawdę coś pięknego. Wow, jakie ruszenie. No ale w końcu Honda. Szybsza niż wygląda. Patrzcie, to górka bez jakiegokolwiek przeskakiwania. Płynniutko, szybko, sprawnie. Teraz można tutaj pokazać prawdziwe umiejętności i prawdziwą szybkość moją. No i klasyk tak zwany nastąpił, ponieważ gdy już dojeżdżałem do maczka tutaj, dostałem Millennium. Także wspaniale. Klap. No ale cóż, taka robota. Także teraz lecimy do Millennium Hall, mimo że dopiero co tam byłem. No i patrzcie to, dopiero co tutaj przyjeżdżałem, a teraz muszę znowu. To takie niezłe kółko się zrobiło, można by powiedzieć. Dobra, teraz tutaj przejdę na tych pasach, bo nie ma tutaj niestety dla rowerów wybiegu. Dobra, testing hamulców w Citroenie. Pomyślny. Wiadomo, francuska technologia. To dlatego. No i lecimy na Millennium. No i jest Millennium Hall. Dobrze, że sobie przypomniałem, że jest ta niedziela, bo tutaj wtedy jest zamknięte to wejście dla dostawców i ogólnie zaplecza i trzeba głównym wchodzić. Także na całe szczęście sobie na czas przypomniałem. No i Millennium Hall odebrane elegancko. No i w końcu w ogóle nastał ten czas, kiedy zamiast ciepłej herbaty w maku bierze się zimniutką kolę zero, żeby było dietetycznie. No, także jedziemy teraz do klienta. Bardzo bliskie zamówienie generalnie i przyjemne. Okej, tu sobie skręcimy. Mam nadzieję, że tu można, ale można no. Jest przerywana z ciągłą, czyli można. O, Honda Jazz. Najgorsze auto, jakie istnieje generalnie. W sensie najgorsi nauczyciele jeżdżą zawsze takimi autami. Nie wiem, czy zauważyliście tą zależność. Dobra, tutaj bym sobie wjechał. O, nie wykierowałem tego dobrze. Git. Ale ładne Clio. To jest ładne autko. Takie bym sobie kupił. Pięciodrzwiowe, eleganckie, miejskie. Tylko jakby silnik trochę mocniejszy miało. No ale nic. Dobra, także zaraz będziemy na miejscu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Cenia. No i słuchajcie, jak była generalnie jakaś dziura na kanale, jeśli chodzi o dodawanie filmików, to jest to niestety nie z mojej winy, ponieważ miałem wirusa na kompie i to bardzo poważnego. Do tego stopnia, że miałem włamania na wszystkie moje konta, jakie dosłownie miałem. Na CS-a, na Fortnite'a, na Fifkę,
no ogólnie na, wiecie, na wszystkie gry. Do tego straciłem swojego Facebooka i go nie odzyskam. Także jakby ktoś coś do was pisał, to póki co to nie ja. Dopóki nie odzyskam tych kont. Ale w sumie już Fortnite'a odzyskałem praktycznie, także chociaż tyle. Została jeszcze FIFA, może Facebook, bo czytałem o jakimś programie Ministerstwa Cyfryzacji, że mają jakąś umowę z Facebookiem, że da się odzyskać konto. Fajnie by było, bo dużo cennych znajomości mógłbym stracić. Między innymi Rafona, bo on mnie chyba już nie pamięta, ale kiedyś współpracowaliśmy w jednej sprawie. A takie kontakty mogłyby się przydać, więc szkoda by było. No ale cóż, tak to jest, także uważajcie generalnie, w co klikacie w necie. No i klasyczek V3. Już w połowie drogi do Maka byłem, na Powstańców. A tymczasem Millennium Hall po raz kolejny. Ale fajnie, cały czas Millennium Hall na Nowe Miasto wpada. To są bardzo przyjemne trasy dla mnie. Lubię te okolice, znam je od dziecka. Także no to jest przyjemne, akurat wolę 1000 razy bardziej to, niż jeżdżenie wokół Galerii Rzeszów. Także lecimy znowu do Millennium Hall, a stamtąd znowu gdzieś na Nowe Miasto. W ogóle się nie spodziewałem, powiem wam, że będzie taki ruch tutaj, jeśli chodzi o zamówienia. Bo jest taka śliczna pogoda, że aż grzech nie wyjść i sobie samemu nie podejść. A tu jednak niedzielka niedzielką. W ogóle ten Paweł 86 to rozwalił system na tym tipi z tą stułą. Autentycznie na korbie to powinienem mieć napisany jego nick. Bo mniej więcej 1/3 napędu zasponsorował. Więc naprawdę szacun, Paweł. I oby jak najwięcej takich Pawłów na tym tipli było. No i Millennium Hall odebrane po raz kolejny. I znowu bardzo bliskie zamówienie. Znowu niecały kilometr. Także naprawdę się dziwię, że w taką śliczną pogodę się ludziom nie chce chodzić. Ja tu bym sobie podszedł. Taka ładna pogoda. Idealnie, żeby się wybrać na jakiego szejka do KFC albo jakiegoś lodzika do Maka. Czy też szejka. No naprawdę, to aż kusi. No ale cóż, może niektórym jest aż za gorąco i wolą siedzieć w domu i zamawiać. Whatever, każdy ma swoją wolę i wybór. Także my lecimy, przynajmniej się przewietrzymy, zrobimy fajną, szybką traskę. Te skróty przez Nowe Miasto to jest absolutny game changer, serio. Jakbym miał tak jechać drogą rowerową, to by było całkowicie naokoło. A tak to jest idealnie. Dobra, i chyba jestem na miejscu. Jeszcze jednak nie. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, słuchajcie, już nie mam Millennium Hall tym razem. Niestety w sumie, bo fajnie się to dowoziło, takie krótkie traski. Natomiast dostałem zamówienie do knajpy, której totalnie nie znam nazwy. Adres mi, no wiadomo, rynek, no to coś tam mówi, nie? Ale nazwy totalnie nie kojarzę. No i co ciekawe, w instrukcji od klienta mam, że na balkon mam to dowieść. Także nie wiem, czy to jest zamówienie na balkon, czy o co chodzi. Ale no, summa summarum, to jest to bardzo dziwne zamówienie. Także lecimy, zobaczymy, co to będzie i skąd ja to w ogóle dowożę. No i klasyczek, nowa droga. Najlepsza droga w Rzeszowie. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tak i powiem teraz. Dalej tutaj jest Peugeot do odciny katowany. Ale w sumie ma dlaczego. Sportowy silnik, sportowy wydech, sportowe auto. Wszystko sportowe to trzeba katować. No i popatrzcie tylko na lewo, jaki jest ruch na drodze rowerowej. Patrzcie, tam jakaś chyba zbiórka kolarska, taka mocno amatorska. Ale oczywiście ciuszki najdroższe, jakie się da. To jest ogólnie klasyk na tych zbiórkach, że ktoś, im ma droższe ktoś ciuchy i rower, tym jest słabszy. Serio, jakbyście jeździli na zbiórki kolarskie, to od razu to zauważycie, że ten, kto jest najbiedniej ubrany i ma najgorszy sprzęt, to zazwyczaj jest najlepszy. Że na przykład jakaś stara szosa 30-letnia i jakieś ciuchy takie, wiecie, stare, że CCZ Team albo coś, goście są zawsze najlepsi, autentycznie. A ci, którzy mają z luksy, oh fuck, czerwone. Ci, którzy mają z luksy jakiegoś giantika po 30 kafli, zazwyczaj są najsłabsi. BMW, BMW, BMW. Pięknie. Pięknie się wjebałeś BMW-czką. A to Duńczyk jakiś. Z tej okazji pozdrawiam Niklasa Porsinga, jeśli to ogląda. Greetings, Nick. The greetings w sumie, bo wiemy, o jakie pozdrowienia chodzi. Tak mnie uczyła pani od angielskiego w szkole, że the trzeba używać przed wszystkim, o czym wie Anglik. No więc tak mówię.
No, a wracając, to odebrana ta knajpa. Już wiem, gdzie to jest, elegancko. Co prawda nie było żadnego infa, że jest jakaś nowa knajpa, ale sam się dowiedziałem teraz. No i wjedziemy tutaj teraz to pod adres, który jak wpisuję w Google, to mi pokazuje środek ulicy dosłownie. Ale to jest niestety klasyk, jeśli chodzi o Google mapy, bo dużo adresów właśnie nie ma. Dlatego są dwie fajne mapki. Jest tak, jest Kumot, jest Janosik, co prawda on jest samochodowy, ale ja sobie często na rowerze odpalam Janosika. No i jest jeszcze Traseo czy coś takiego. To też jest spoko. Google mapy już trochę nie są tak naprawdę w Rzeszowie użyteczne. To jest tyle nowych budynków, że naprawdę ciężko się połapać. I Google mapy nie wyrabiają w tempie za architektami rzeszowskimi i deweloperami. Także jak coś, to te trzy mapki wam polecam. Znaczy wiecie co, ja się w sumie nie dziwię, że Google mapy nie wyrabiają, bo w Rzeszowie dosłownie codziennie jest chyba nowy blok jakiś. W Rzeszów to jest obecnie jeden wielki beton. Dobra, czyli jak na Dąbrowskiego? O, dobra, super. Dzień dobry. To ja wjechałem w tamto blokowisko, co jest jakby wewnątrz. Bo pracę jest tam? No. Tam? Tak. A Google mapy pokazują tam. To będę wiedział na przyszłość. No, to będę wiedział, dobra. Tu będzie jedno. I tu będzie drugie, proszę bardzo. Smacznego, do widzenia. No i teraz wleciał stary, poczciwy przyjaciel Wardomowy na Hetmańskiej. Co prawda już się tak nie nazywa, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. No i żarełko odebrane, elegancko. W ogóle przed chwilą do mnie podbił jakiś student, czy to ja jestem z TikToka, od tego filmu ze szpitala. Tak więc mu wszystko potwierdziłem, zbiliśmy pionę. Jeśli to oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam. No a tymczasem lecimy na moje ulubione osiedle, na Architektów. I tam będziemy się musieli dostać do jednego z bloków. Troszkę jakby oddalonego bezpośrednio od Architektów. Ale i tak bardzo lubię tam jeździć. No i fajna też traska na przetestowanie nowych możliwości Bidwina po serwisie w panie rowerze. Przypominam, że na hasło Luters macie 10% taniej. Okej, to jest przejście śmierci. Ja tu schodzę. Nie mam 5 tych na poczekaniu. Znaczy mam, ale mi szkoda. Każdy dobrze wie, jak się skończyło moje ostatnie przejechanie przez to przejście. Drugi raz nie chcę takiej sytuacji. Tym bardziej, że no 5 dych nie chodzi piechotą. A przynajmniej przed 9. 9 mam wypłatę ze swoich wszystkich prac. Także po 9 mogą mnie łapać. Znaczy w sumie nie, lepiej nie, bo po co tracić pieniądze na policję. Ale można tracić na jakieś przyjemności, na przykład na... Uwaga, uwaga, uwaga. Opłacenie karnetu na Calypso Gym Polska, najlepsza siłownia w Rzeszowie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tu chodzą. No i co? Lecimy z tematem. Ej, grill mi autentycznie pachnie. Nie gadajcie, że ludzie już grilla lubią. W sensie sam chcę zrobić taką pogodę. I przez to mam ochotę. Niby mam grilla w piwnicy. Wystarczyłoby go spakować do Peugeota i by był. A taką karkóweczkę z grilla to bym zjadł na obiadek. Ale... Bardzo. O, Juzo, fajne sejczęto w WRC, patrzcie to. Ale koks. Dobra, ze spraw ważnych to zapomniałem sobie Janosika wyłączyć. I zdałem sobie sprawę, że całą trasę mi nabiło na Janosika. Także trochę przypał. Szkoda statystyk. Kurde, no sejak w WRC. Odkupiłbym go bez kitu. No patrzcie to. Czy to nie jest piękne? To jest piękne. Ale fajny, jeszcze brzmi tak w WRC, tylko gość nie upala go. Kurde, a ja, czajcie takiego mieć na dostawy? Takiego sejaka w WRC. Coś pięknego, a tutaj coś się stanęło w tym Fordzie. To się ewidentnie nie domaga. Znaczy też brzmi w WRC, ale tutaj to nie jest zrobione tak, żeby to było specjalnie, tylko coś jest skiepszone ewidentnie. No nic, w każdym razie mamy ostatnie zamówienie. Także lecimy na Maczka. A stamtąd bardzo bliziutko, w okolice Stadionu Stali. A i tak mam jeszcze, przypomnę o Tipli, bo GoPro 11 się samo nie kupi. Z wypłaty mnie nie będzie stać na takie GoPro. Także jeśli ktoś byłby chętny na GoPro 11 albo na monitor do streamów, to zapraszam, link w opisie.
bio na TikToku i wszędzie. No i odebrane elegancko zamówienie. Czekajcie. Kurde, o, się przestraszyłem tego pieska. Co jest? Znaczy to nie był piesek, to był pies. Big pies, big dog. Oh fuck, druga rowerowa klasik. Yes! Dzień dobry. Proszę bardzo. No i ostatnie zamówienie na dzisiaj dowiezione. Także podsumujmy zmianę. Zrobiłem 6 zamówień. Przy tym 24 km są teraz, więc z powrotem do domu będzie jakieś 26 km. Niczym numer słynnej sali matematycznej. Także tak to wygląda. Napiwków brak, ale wy możecie rzucić na Tipli taki napiweczek na GoPro 11 lub nowy monitor. Polecam bardzo serdecznie. No i co? Ja się zawijam na chatę i idę sobie chillować, bo jest niedzielka. Także dzięki wam za oglądanie tego filmiku. Nie wiem, kiedy wy oglądacie, ale też wam życzę miłego tego dnia, który jest akurat. No i co? To tyle. Siemano.